Dzień dobry. Witamy w kolejnej rozmowie na kanale Kurier Historyczny Podcast. Ja nazywam się Łukasz Szymura, a ze mną jest Jakub Wojas. Dzisiaj podejmiemy się recenzji najnowszej książki Jacka Bartosiaka zatytułowanej Najlepsze miejsce na świecie. Pozycja ta ukazała się nakładem Wydawnictwa Literackiego, które jest partnerem dzisiejszej rozmowy. I właśnie dzięki uprzejmości wydawnictwa literackiego mieliśmy okazję zapoznać się wcześniej z tą głośną, w niektórych przynajmniej sferach, publikacją, gdyż pan dr Jacek Bartosiak, jak tutaj możemy przeczytać na okładce, ekspert w dziedzinie geopolityki, geostrategii, adwokat, autor książek m.in. Rzeczpospolita między lądem a morzem, o wojnie i pokoju, a także z Piotrem Zychowiczem nadchodzi trzecia wojna światowa, etc., jest dość znaną postacią wokół nie tylko tej wojny, ale w ogóle w dziedzinie geopolityki. I ta książka była długo zapowiadana, bo ma związek z jednym chyba z najważniejszych obecnie projektów zrealizowanych przez ośrodek ekspercki, którym, któremu przewodniczy pan dr Bartosiak strategy, strategy and Future, a tym projektem była Armia Nowego Wzoru. I ta książka właśnie miała odkryć kulisy arminowego wzoru. Czy to się udało, to o tym za chwilę z Łukaszem podyskutujemy. Tymczasem z góry muszę powiedzieć, że ta książka jest zupełnie inna niż dotychczasowe. Dlaczego? To też za chwilę. Zgadza się tu, zanim przejdziemy do treści, warto też powiedzieć kilka słów o formie tej książki, bo. No jest to taki tygiel, jest to kocioł, trochę taki bigos, do którego powrzucane są bardzo różne treści. Jest zarówno głęboka analiza polskich sił zbrojnych i mentalności polskich elit politycznych, równocześnie są własne przemyślenia trochę na temat polskiej historii. Trochę ta książka przypomina reportaż, są tu opisy przyrody. Są tu nawiązania też do literatury, więc no, na pewno można stwierdzić, że ta książka jest interesująca. Czy trochę trąci grafomanią? No to pewnie będą takie zarzuty. Na pewno y, autor jest osobą oczytaną, erudytą. Y, pokazał to w tej książce. Pytanie jest następujące: Co wielu zarzuca doktorowi Bartosiakowi? Czy jest on właściwą osobą do. Przygotowania projektu reformy polskiej armii, ponieważ nie ma on wykształcenia wojskowego. Jak już Kuba powiedziałeś, no z wykształcenia jest prawnikiem, doktorat już zrobił z nauk społecznych, gdzie zajmował się bardziej sprawami międzynarodowymi niż stricte wojskowymi, a tu podjął się naprawdę monumentalnego dzieła i to już pewnie przez jego opozycję, która jest bardzo silna, będzie podnoszone. Jestem ciekawy, jakie Ty Kuba miałeś pierwsze przemyślenia, spostrzeżenia, kiedy wziąłeś tę książkę do ręki. Znaczy, najpierw, na początku był szok, bo się spodziewałem zupełnie innej pozycji, znając przynajmniej wcześniejsze publikacje pana doktora Bartosiaka, bardziej takiej fachowej. Bardziej, znaczy, jest tutaj tak zwane bingo Bartosiaka, czyli te wszystkie pojęcia, terminy, które dla. Przeciętnego śmiertelnika, który nie miał dotychczas kontaktu z geopolityką, są całkowicie nieznane. Tutaj mamy to wszystko, ale y, większość chyba rozdziałów zaczyna się pewnym odwołaniem albo do przygód pana doktora y, z dalekich krańców świata. Jesteśmy w Hongkongu, jesteśmy w Waszyngtonie, jesteśmy w jakimś warszawskim mieszkaniu i tutaj prowadzimy y, negocjacje na wysokim politycznym szczeblu. Y, Albo tutaj pan doktor przywołuje jakieś zdarzenie oraz wiersz. Mamy takie zestawienie, właśnie jak wspominałeś, reportażu, trochę książki wspomnieniowej. Mi się tutaj skoja skojarzyło bardzo mocno z, z poszukiwaniem straconego czasu Marcela Prusta. i to moje skojarzenie chyba wydaje się trafte, gdyż jeden z rozdziałów tej książki nosi tytuł. Odrobienie straconego czasu, więc te, te skojarzenia z Prustem być może nie są tutaj mm, przypadkowe. Książka się zaczyna, muszę powiedzieć, w bardzo interesujący sposób, gdyż jest przywołana tutaj sytuacja związana z pewną znaną osobą właściwie można powiedzieć najważniejszą osobą dzisiejszej władzy, która nosi pseudonim Alfa. Zresztą wiele postaci z tej książki nosi pseudonimy um, z, 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 zaczerpnięte z alfabetu greckiego. Alfą, jak się bardzo nietrudno domyślić, jest Jarosław Kaczyński. Brakuje już tylko tam po prostu określenia, że chodzi o starego kawalera, który ma kota. I tutaj mamy taki opis sytuacji, jak to pan Jacek Bartosiak miał się spotkać, właśnie z Alfą. Dowiadujemy się, że Alfa, czyli Jarosław Kaczyński, czyta pana doktora, ma o nim pewne opinie, nawet pokusił się o pewien dowcip, że w środowisku obecnej partii rządzącej zastanawiają się, czy jest on agentem amerykańskim czy chińskim. I muszę powiedzieć, że te, te pierwsze wydarzenia opisane w tej części książki są bardzo interesujące, tylko że, co jest pewną wskazą, przynajmniej z mojej perspektywy, to, że mamy pewną właśnie wspomnieniowo-reportażowo-eseistyczną formę, która się później zderza z tą bartosiakową, z tą geopolityczną terminologią, bardzo taką fachową i hermetyczną, co nie do końca może być dla każdego akceptowalne. Z drugiej strony, yy, Pan Doktor Bartosiek jest taką postacią, którą już obecnie można powiedzieć albo w pewien sposób się uwielbia, albo nienawidzi. I na pewno ci, którzy będą chcieli skrytykować tą książkę, znajdą mnóstwo do tego powodów, między innymi właśnie w tej formie. A ci, którzy po prostu są fanami Strategy and Future i działalności. Pana doktora, będą i tak usatysfakcjonowani, wręcz można powiedzieć, zachwyceni tyloma odwołaniami do i przygód, i literatury, i do historii, o czym zresztą jeszcze będziemy tutaj mówić. Mogę się pod tym podpisać, pod tym co powiedziałeś. Ta książka faktycznie jest trochę taką mieszaniną. Który, z której na pewno da się wyciągnąć wiele ciekawej treści, my chcemy się skupić przede wszystkim na dwóch rozdziałach. Jeden jest o tym, co by było, gdyby Ukraina przegrała wojnę po kilku dniach zgodnie z rosyjskim planem, a drugi dotyczy potencjalnej wojny między Polską a Rosją i tego, jak powinno się zachować wtedy wojsko polskie i nasze elity. I y, doktor Bartosiak wychodzi z założenia, że atak Rosji na Ukrainę y, był dla nas częściowo zbawienny, bo jednoznacznie doszło do rozbicia jakiegoś potencjalnego porozumienia między USA a Rosją, bo jak pan doktor wspomina, Ameryka już częściowo chciała się wycofać z aktywnej polityki w Europie. Przede wszystkim dlatego, że szykuje się. Pod koniec tej dekady do jakiejś y, poważnej rozgrywki z Chinami o bycie tym światowym mocarstwem numer jeden i USA było w stanie poświęcić przynajmniej część Europy Wschodniej po to, żeby Rosja nie, nie wspierała Chin w, tym, w tej rozgrywce między USA a właśnie Chinami, i tu udało się przerwać jakiekolwiek plany takiego porozumienia, takiego sojuszu. Drugi znaczący element to fakt, że cała Europa Środkowa i Wschodnia uzyskała taką realną podmiotowość, bo oczywiście jasno należy stwierdzić, że bez y, amunicji, bez broni, która jest albo pochodzi, albo jest finansowana ze środków amerykańskich, to Ukraina by tą wojnę bardzo szybko przegrała, ale to jednak. Y, w dużej mierze od Ukraińców zależy sposób walki, skuteczność, no i tam, co podkreśla Jacek Bartosiak, niezwykle silne morale y, ukraińskie. I tam odwołuje się również do historii i pokazuje, że na przykład to jest coś, czego nam zabrakło w 1992 roku w czasie wojny w obronie konstytucji, kiedy nasze elity, po prostu y, w osobie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, przeszły w, na stronę Rosji. Tu mamy przykład prezydenta Zełeńskiego, który chociaż miał propozycję od Amerykanów, by wydostać się z Kijowa i ewakuować się zagrożonej Ukrainy, to został na miejscu i pewnie to też zdecydowało o dużej mierze o sukcesie Ukrainy. Tak, tutaj właśnie w tym rozdziale dotyczącym gdyby Ukraina przegrała Kreślony jest właśnie taki scenariusz wypadków, jak do tego by doszło, i tutaj są przy, przy, przywoływane opinie m.in. polskich, wojskowych. Oczywiście musimy wierzyć autorowi na słowo, bo nie jest to y, możliwe do zweryfikowania, czy rzeczywiście uzyskał takie opinie, czy rzeczywiście się spotykał, no ale musimy y, przyjąć, że y, te wydarzenia, które tutaj są opisane, są prawdziwe. I tutaj jest skreślony taki scenariusz, że do tej przegranej ukraińskiej było bardzo, bardzo y, niewiele brakowało, y, z tego względu, że wystarczyło, że y, nawet prezydent Załański nie musiał ginąć. Gdzieś tam zabity przez y, rosyjski specnas, y, tylko po prostu mógł skorzystać z oferty Amerykanów, udać się do Lwowa, czy później y, na zachód i tworzyć y, chwalebny. Jak tu pan doktor opisuje, rząd na uchodźstwie, ale który nie ma realnego wpływu na to, co się dzieje na Ukrainie, i później presja Zachodu byłaby taka, żeby uznać te de facto prorosyjskie, ustanowione już przez władzę rosyjską rząd nad Dnieprem, który by to sprawował władzę i wszystko by wróciło na te stare tory, jednocześnie już w gorszej sytuacji geopolitycznej dla nas, bo mielibyśmy właśnie te wojska rosyjskie nie tylko w obwodzie, Królewieckim, ale też na Białorusi, tak jak obecnie, ale również już na Ukrainie, co bardzo by pogorszyło naszą geopolityczną sytuację. I trudno, trudno tu, tu się nie zgodzić z panem doktorem. Są to także, tutaj Łukaszu wspomniałeś krytykę ze strony autora dotyczącej Konstytucji 3 maja. Tutaj są też wiele innych odwołań do. Do historii jest przywołana bardzo ciekawa m, analiza dotycząca polityki e, w stosunku do Habsburgów, którzy naciskali, żeby Rzeczpospolita zaangażowała się bardziej w sprawy tureckie i Budowała swoje stronnictwo pro w Rzeczpospolitej, która, które by bardziej opowiadało się za tą polityką, właśnie zgodną z linią Wiednia. I tutaj mamy, dlaczego, to, dlaczego ta polityka nie do końca musiała odpowiadać geopolitycznym interesom Rzeczpospolitej, że to zagrożenie tureckie nie było tak istotne dla, dla nas. Jak na przykład zagrożenie ze strony Moskwy, i w, w tym właśnie kontekście można też odczytywać współczesną politykę, że te interesy państw oku nas są różne i też nie, nie możemy ulegać takim wpływom, i, o, i musimy zdawać sobie sprawę z budowania takich wewnętrznych grup interesów na naszej scenie politycznej. Wracając jeszcze do tego rozdziału, który traktuje o y, potencjalnej porażce Ukrainy i konsekwencjach. Doktor Bartosiak też, trochę nawiązując do historii, ale też odnosząc się bezpośrednio do wydarzeń z ostatnich miesięcy, pokazuje, że skutkiem wojny rosyjsko-ukraińskiej jest upadek takiego przekonania, może właściwie mitu o wielkiej rosyjskiej potędze. Dotychczas, bowiem. Funkcjonowało przekonanie, że w potencjalnym starciu z Rosją jesteśmy skazani na klęskę, jeżeli nie otrzymamy takiego ogromnego wsparcia ze strony Zachodu. Przez wsparcie, oczywiście, uznaje zaangażowanie armii sojuszniczych. Natomiast Ukraińcy pokazali, że jeżeli otrzyma się odpowiednie wyposażenie i na bieżąco będzie uzupełniana broni i am amunicja. To nawet z dużo mniejszym potencjałem można bić się z Rosją na równych zasadach. Jedna właśnie to jest kwestia sprawności rosyjskiego żołnierza i jego morale, które na pewno jest mniejsze niż yy, żołnierzy ukraińskich. A druga rzecz tam, doktor Bartosiak wspomina też o takich podstawowych błędach strategicznych ze strony yy, dowództwa rosyjskiego. Na przykład takiego, że nie odciął walczącej Ukrainy od właśnie tego zaopatrzenia, o którym mówiłem przed chwilą, czyli nie storpedował tych linii komunikacyjnych, nie starał się odciąć głównych sił ukraińskich od tego niezbędnego zaopatrzenia ze strony państw NATO. I to pewnie, gdyby Ukraina w tych kolejnych dniach jechała już na oparach, skłoniłoby część elit ukraińskich do wywierania nacisku na przedstawicieli władzy, by może szukać jakiejś formy częściowej kapitulacji, albo naciskałoby właśnie jeszcze bardziej na że żeby opuścił Ukrainę potencjalnie dla jej dobra. Więc y, skutek dla przede wszystkim polskich elit jest taki, że my nie będziemy skazani całkowicie. Na pomoc Zachodu, tylko możemy być podmiotem, od którego będzie dużo zależało, jak ta wojna będzie prowadzona. Oczywiście, z tym się musi wiązać reforma polskiej armii, by przygotować się do takich działań i przejdziemy zaraz do tej kwestii, jak ma wyglądać ta polska armia i polska obrona. Natomiast na wstępie można tylko powiedzieć, że częściowo dr Jacek Bartosia krytykuje to, co się dzieje teraz. Czyli po prostu przeznaczanie bardzo dużej ilości pieniędzy na nowoczesny, na dobry sprzęt, ale ten sprzęt jest kupowany trochę na oślep, bo nie budujemy szerokiej strategii, która ma być realizowana dzięki temu sprzętowi, bo sprzęt, jak to dr Bartosia mówi, to są tylko zabawki, to są efektory, które mają pomóc realizować założenia. A u nas brakuje tej strategii, tych wielkich założeń, i może to spowodować to, że ta pętla decyzyjna właśnie nie będzie się znajdowała w Polsce, w Warszawie, tylko jednak to Waszyngton będzie głównym decydentem. Ech, właśnie już mówisz Bartosiakiem, pętla decyzyjna, ale ważne, że wspomniałeś o tej strategii państwa polskiego, tutaj autor poświęca bardzo dużo temu tematowi, zresztą sam projekt Armii Nowego Wzoru, według autora i według całego środowiska Strategy and Future, miał właśnie udowodnić to, że Polska jest tym dojrzałym państwem, który myśli strategicznie. Tutaj twórcy tego projektu pojechali nawet do Waszyngtonu, gdzie spotykali się dla nas Częściowo znanymi z imienia i nazwiska, szczęściowo nieznanymi z imienia i nazwiska, postaciami ważnymi gdzieś tam w, na wysokich szczeblach amerykańskiej administracji. Dowiadujemy się, jak ta podróż, wyprawa przebiegała. Tam uczestniczył również znany dziennikarz, autor podcastu Igor Jankę. I tutaj właśnie nawet są takie pasusy dotyczące tego, że być może. Wyszło im za dobrze, że Amerykanie byli tak zachwyceni projektem Armi Nowego Wzoru, że mogą pomyśleć, że ta kultura strategiczna w Polsce jest na zbyt wysokim poziomie, że wręcz przecenią tą, tą Polskę, właściwie, że będą myśleć, że Strategia Future jest taką ekspozyturą państwa polskiego, wręcz, która właśnie myśli na takim wysokim poziomie strategicznym, niemniej właśnie ten projekt Armii Nowego Wzoru miał. Przekonać Amerykanów, że Polska może stać się wysuniętą kasztelanią Stanów Zjednoczonych w tej części Europy, że może samodzielnie tutaj odgrywać rolę tego stabilizatora bezpieczeństwa. Zresztą ten wątek później się pojawia w kolejnej części, o której też będziemy omawiać, dotyczącej obrony Polski, właściwie jak się przygotować na wojnę, która może nas spotkać. Ale w innym rozdziale właśnie dotyczącej strategii państwa polskiego dr Bartosiak tutaj kreśli właśnie tą dychotomię między polityką piastowską a jagiellońską. Z jednej z, opowiada się zdecydowanie za polityką jagiellońską, ale krytykuje jej taki imperialny, nieco koloryt związany z tym, że właśnie z, z przeszłością, że niekoniecznie w przeszłości te narody ukraiński, białoruski, litewski były po partnersku traktowane, z czym należy zerwać. Jednocześnie należy w pewien sposób odnowić politykę jagiellońską i dążyć do właśnie ustanowienia tutaj właśnie takich partnerskich Relacji, bezpieczeństwa i pewnej stru, strukturalnej siły, która będzie w pewien sposób balansować siły na Zachodzie, stanie się podmiotem dla nich równorzędnym, że będą się z nami liczyć, że już nie będzie takiej sytuacji, która mogła właśnie być gdyby Ukraina przegrała, że taki wzmożony nacisk, żeby zaakceptować ten status quo, budować z Rosją partnerstwo od Lizbony do Władywostoku. I właśnie to jest takie clue, tej polityki, którą właśnie powinno obrać sobie państwo polskie, że do, do tego powinno się dążyć. To wszystko jest okraszone raz, że opowieściami, dwa, że właśnie w tym rozdziale dotyczącej, jaki jest cel Polski i że powinniśmy się to, z tego, to, to sobie uświadomić jako państwo polskie, jako Polacy. Jest Miłosza dotyczący Orszy, dotyczący cofania się tej, 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 tych polskich wpływów ze wschodu są cytaty z Giedroycia, z Mieroszewskiego, że Rosjanie właśnie tak widzą cały czas Polskę. I to i to nieustannie właśnie od, od czasów międzywojennych do czasów obecnych, że, że ta rzecz Rzeczpospolita może być rzeczywiście tym czynnikiem tutaj sprawczym, i że jest to potencjalne zagrożenie dla państwa rosyjskiego. I my, jako Polacy, powinniśmy myśleć też w tych kategoriach i właśnie działać na, na rzecz, tylko właśnie w sposób odpowiedzialny i. Mm, Znając też sw swoją siłę, też nie przeceniając jej. Tak, tam jeszcze kwestia tej podmiotowości ma się sprowadzać do tego, że nasze siły zbrojne mają być na tyle wystarczające, by nie ulec potencjalnemu szantażowi, naciskom ze strony Rosji, i wtedy będzie Rosja musiała albo zaakceptować obecny stan rzeczy, Albo już pójść na wojnę pełnowymiarową, no co dla niej już będzie na pewno przekroczeniem Rubikonu, bo oczywiście trzeba odróżnić zaatakowanie Ukrainy, co wywołało oburzenie, tak, w większości państw Sojuszu Północnoatlantyckiego od zaatakowania członka tego sojuszu. Kwestia budowania tej armii. Tam gdzieś jest y, oczywiście też nawiązanie do historii, tak jak już y, w wielu, wielu miejscach tej książki. Tu akurat, y, jako przykład, ten pozytywny przykład, którym możemy się kierować, jest y, wyprawa Hetmana Sobieskiego i kampania z 1667 roku, gdzie chociaż mieliśmy mniejsze zasoby, mniejszy potencjał, to po pierwsze byliśmy armią sprawniejszą, armią skuteczniejszą armią właśnie z tą świetnie zarządzaną pętlą decyzyjną, to my mieliśmy też przewagę informacyjną, to my mogliśmy wyprzedzać ruchy przeciwnika i na to też niejako jesteśmy skazani, ponieważ nasz potencjał nigdy nie będzie się równał potencjałowi armii rosyjskiej. Tam też są takie bardzo odważne tezy postawione, czyli to, że nie warto budować silnej marynarki wojennej, ponieważ to nie tu rozegra się decydująca bitwa. Oczywiście trzeba bronić wybrzeża, ale nie, nie to przez, ale nie przez budowanie silnej floty, która po pierwsze jest bardzo droga, a po drugie będzie łatwa do zniszczenia, co będzie też bardzo negatywnie wpływało na postrzeganie Polski, gdybyśmy stracili część takiej floty na arenie międzynarodowej, bo pokazywałoby to, że Polska nie jest w stanie dobrze za zarządzać swoimi zasobami, a po drugie negatywnie by wpłynęła też na nasze wewnętrzne morale. Są eksperci, którzy to krytykują, natomiast o ile wiele osób uważa, że dr Bartosiak gdzieś tam buja częściowo w obłokach, to on tu postawił sprawę jasno. Nasze zasoby są ograniczone, więc musimy je wykorzystać do maksimum i... Nie rozmieniać się na drobne, tylko skupić się na tych y, kluczowych elementach, i tam na pewno ta mobilność polskiej armii, na pewno y, świadomość sytuacyjna, jak, jak to samo określa dr Bartosiak, będzie decydowała. Tam jest jeszcze kwestia tej spraw y, międzynarodowych, czyli to, y, że atak ma pójść oczywiście bezpośrednio z Białorusi, ale do rozważenia jest kwestia. Co w tym momencie będzie z państwami bałtyckimi? Czy one już będą zajęte? Czy jeszcze będą e, się broniły? Czy, e, bo jedną z koncepcji, NATO, z koncepcji nat natowskich jest taka, że państwa bałtyckie one raczej przegrają i będziemy je odwojowywali. E, no, kwest, kwestii jest bardzo dużo. Nie wiem, Kuba, co akurat e, zwróciło najbardziej Twoją uwagę. Możesz się też teraz tym podzielić. No, najbardziej moją uwagę zwróciło to, że polskie wojska miałyby operować z terytorium, uwaga, uwaga, Ukrainy, przy tej potencjalnej wojnie. Przestrzeń powietrzna Ukraina miała być dla nas. Wojska polskie miałaby wyruszać z Wołynia na obszar Białorusi. I co jest jeszcze istotne, to jest to, że tam jest być może, być może coś źle zrozumiałem, ale jest zasugerowany, Atak wyprzedzający, interwencja prewencyjna, atak prewencyjny, co już jest bardzo, bardzo ryzykowne. To, to, znaczy, autor kreśli tutaj scenariusz taki, że to wojska specjalne jakby wyprzedzają. Atak zmierzający na Polskę. Bo wiadomo, jak, jak była jak wyglądała ta sytuacja z tą eskalacją konfliktu na Ukrainie 24 lutego zeszłego roku, że mieliśmy przez kilka tygodni, nawet miesięcy, takie budowanie napięcia, że wojska rosyjskie się zbierają, za chwilę wybuchnie wojna, i to nawet zaczynały się w pewnym momencie żarty, że ta wojna jeszcze nie wybuchła, ha ha ha, jeszcze znowu czeka i tak dalej, ale w pewnym momencie to nastąpiło. I tutaj przy takim scenariuszu autor przedstawia propozycję właściwie, że to my ruszamy jakby jako pierwsi, w sensie te wojska specjalne już operują gdzieś tam na dalekich tyłach armii białoruskiej, armii rosyjskiej, paraliżują szlaki komunikacyjne, wykorzystują terytorium Ukrainy, żeby uderzyć od flanki. Także jest to, raz, że jest to w pewien sposób bardzo przemyślane, bo wiadomo, że tutaj działania wojsk specjalnych to nie są wielkie ofensywy, tylko właśnie takie bardziej punktowe ale jest to w pewien sposób widowiskowe. I tutaj pod względem takim politycznym, no. Trzeba sobie przypomnieć, że kilka miesięcy temu, zresztą na Kurier, że też się do tego odnosiliśmy, pojawiła się ze środowiska Strategy and Future propozycja Unii pomiędzy Polską a Ukrainą. Autorem tej, tej propozycji był pan Marek Budzisz. Zresztą tutaj też w książce opisywany w dosyć szczegółowy sposób, w samych superlatywach, że na przykład możemy się dowiedzieć z książki, że pan Marek Budzisz, pan redaktor, jest bardzo. Bardzo punktualnym człowiekiem, że jak się spóźnił na zebranie tam w Strategy and Future, to tylko ze względu na to, że to pociąg się spóźnił, jest tytanem pracy. Także jest wiele takich opisów szczegółów różnych osób. Niekoniecznie może to jest ważne dla książki, ale prawdopodobnie jest to ważne dla autora. Ale wracając do setna, i właśnie to pan redaktor Budzisz zaproponował stworzenie właśnie. Pewnej ścisłej współpracy, być może nawet Unii, pomiędzy Polską a Ukrainą, i tutaj mamy pewien taki zarys związany z sojuszem wojskowym poza natowskim, że mamy tutaj właśnie Polska i Ukraina być takim, właśnie armia ukraińska i armia polska mają być takim stabilizatorem bezpieczeństwa, i nie jest tam być może z, y, przewidziane zaangażowanie wojsk ukraińskich w obronę Polski, ale jest Wykorzystanie terytorium Ukrainy do obrony Polski, co, co jest właściwie taką analogią sytuacji teraz, jak jest z Białorusią, że Białoruś jej wojska nie uczestniczą w agresji na Ukrainę, ale jej terytorium jest wykorzystywane do ataku na Ukrainę. I tutaj, tutaj mamy taką sytuację, że wojsko polskie będzie stacjonować przynajmniej w tej wizji na, na, te, na terytorium zachodniej, zachodniej Ukrainy. Ze względów politycznych to się wydaje wydaje mało prawdopodobne, być może jakieś musiałyby tutaj zastosowane specjalne zasady, zasady stacjonowania tych wojsk, na pewno. Bardziej bym to widział w, w, w rodzaju Brygad Polsko-Ukraińskich, która zresztą już była powołana, czy w ramach współpracy w, w, Trójkąta Lubelskiego razem z Litwą. W każdym razie, na pe, ten temat obrony państwa polskiego tutaj już trzeba byłoby się odwołać do opinii ekspertów, które na pewno na pewno się spotka z krytyką. Niemniej. Warto zauważyć, jak ktoś śledził tę debatę wokół arminowego wzoru, że ona się opierała głównie na obronie państwa polskiego na jej terytorium. Tutaj właśnie mamy to wyjście, właśnie bardzo mocne, bardzo takie znaczące już na terytorium naszego przeciwnika. I właśnie w tym też kierunku zresztą idzie reforma sił zbrojnych i to zaznacza pan doktor Bartosiak, że musimy mieć tego świadomość, że ta wojna będzie bardziej taką, bardziej ofensywną. Nie tylko się bronimy, ale też właśnie działamy na, na terytorium wroga i to też właśnie ten, ten pomysł ataku prewencyjnego może budzić wątpliwości co do zastosowania artykułu 5, co do uznania legalności polskich działań i może też podważyć Polską pozycję międzynarodową, znaczy na pewno w tym sensie, że Rosja może kwestionować to, że Polska jest w tym momencie ofiarą agresji. To, to zostawiam na, na razie, to już do może oceny czytelników tej książki, całego projektu, projektu pana doktora Bartosiaka. Ja trochę inaczej rozumiałem tą kwestię, że oczywiście nasze. Wojska Specjalne mają być bardzo blisko granicy, granicy z Białorusią, ale mają operować na terytorium wroga, ale dopiero w momencie rozpoczęcia wojny, bo, bo tak jak tam dr Bartosiak powtarza, ta kwestia spełniania przesłanek artykułu 5 no jest bardzo delikatna. I chyba chodzi o to, żeby wojsko rosyjskie, a przede wszystkim te zaplecze, żyło w ciągłym zagrożeniu. Ukrainie czasami się zdarza gdzieś tam głównie przez, przez, przez swoje służby specjalne dokonywać jakiejś dywersji na tyłach wroga, natomiast jest to promil tego, co proponuje doktor Bartosiak. Chodzi o to, żeby to było nie tylko dobrze widziane pod kątem morali, tak? że, że my nie tylko się bronimy, ale też atakujemy, ale również żeby przynosiło wymierne korzyści. Jeżeli chodzi o te wojska, które mają stacjonować na Ukrainie, tam też jest właśnie mowa o tym, że to powinno być również polskie lotnictwo i, i lotnictwo powinno być zarówno na Ukrainie jak i na terytorium Litwy. Chodzi też o to, żeby no, wojsko rosyjskie było jak najbardziej flankowane, żeby myśląc o ataku, cały czas było w pewnym zagrożeniu tego, że za chwilę samo może zostać, może być przeprowadzony kontratak, który mocno się na nich realnie odbije. Tak, należy również zdać sobie sprawę, że w tej wizji autora mamy do czynienia. Z jednej strony, z wycofaniem się Stanów Zjednoczonych z takie, aż z takiego zaangażowania w Europie, z drugiej strony, to Polska wraz z tymi regionalnymi sojusznikami ma sobie w pewien sposób zapewnić bezpieczeństwo. I to, czy Polska będzie w stanie w jakiś sposób wygrać, przynajmniej do pewnego momentu z Rosją, zależy też, jest związane z tym, czy. Jak duże będzie ryzyko tej wojny, bo jeżeli Polska rzeczywiście będzie, musia, będzie mogła stworzyć tutaj w, w tym regionie, wraz z Ukrainą, wraz z państwami bałtyckimi, pewien taki bastion, który będzie w stanie zapewnić sobie samemu bezpieczeństwo, przynajmniej do pewnego momentu, to, to ryzyko wojny, której już od, od zeszłego roku w jakiś sposób się obawiamy, będzie mniejsze. No, i tu te ostatnie miesiące pokazują, że koncepcja doktora Bartosiaka ma jakieś podstawy faktyczne, bo właśnie bez tego silnego wsparcia Ameryki, czyli wysłania tu konkretnych jednostek wojskowych, można sobie z Rosją radzić nawet skutecznie. Tu jest jeszcze kolejna kwestia. Doktor Bartosiak zwraca uwagę, że wojsko amerykańskie nie stawia do końca na rozwój piechoty. Bo szykuje się do zupełnie innej wojny, do starcia z Chinami, a tam decydujące będzie jednak lotnictwo i flota. Więc nie nastawiajmy się, że to armia amerykańska wygra zam zamiast nas tę wojnę. To my musimy mieć dobrze sformatowaną armię na nasze możliwości, ale też na nasze potrzeby, i wsparcie Ameryki może być tylko subsydiarne, może nam pomóc. Ale na pewno to nie ono zdecyduje. Znaczy, żeby też nie było tak słodko i miło wobec autora, to w pewien sposób odniosłem wrażenie z tej książki, że ona jest takim wytłumaczeniem tego projektu armii nowego wzoru i tego, dlaczego teraz wchodzimy w zupełnie inny projekt, bo ta reforma wojska polskiego raczej nie będzie przypominać to to nowe wojsko polskie nie, nie będzie dostosowane do tej armii nowego wzoru, która miała być, z tego co dobrze pamiętam, z tego co dobrze odczytałem, armią dosyć małą. A tutaj mamy właśnie po ten, docelowo te 300 tysięcy żołnierzy. Tak, no doktor Bartosiak cały czas powtarza, że jego zdaniem dużo ważniejsze jest znakomite wyposażenie tych oddziałów, które mamy dzisiaj niż tworzenie dużego kolosa, który nie będzie sprawny, bo chociażby obecna wojna na Ukrainie pokazuje, że jakość często góruje nad ilością. Zgadza się, tak dlatego właśnie odczytuję to, tą publikację jako pewne, bo jeżeli dobrze, jeżeli sobie przypomnimy to, co się działo po 24 lutego, to była taka fala memów związana z doktorem Jackiem Bartosiakiem. Była duża krytyka armii nowego wzoru, jako tego projektu, który kompletnie nie odpowiadał rzeczywistości wojny na Ukrainie. Z drugiej strony była kontra Strategy in Future, która odpowiadała, że jak najbardziej myśmy wszystko tam przewidzieli. I tutaj mamy taką. W pewien sposób rozszerzoną wersję i to takie przekonywanie, że ta armia nowego wzoru nadal jest tym dobrym projektem dostosowanym do tej wojny w skali tej dużej wraz z sojuszu z Ukrainą, z zabezpieczeniem państw bałtyckich. Czy tak jest w rzeczywistości? No to zostawię to ekspertom. Być może tak, być może nie. Tam mamy opisy związane ze strefą śmierci, strefą namkania, właśnie z tymi operacjami na terytorium Białorusi. Ale to też zwróćmy uwagę na rzeczywistość y, wojn na Ukrainie, gdzie jednak są y, te masy, żołnierze się ścierają. I to, to rzeczywiście może wywołać u takiego laika y, taką, że tutaj... Y, te, te, taką właśnie różnicę, taką przepaść, że tutaj mamy propozycję małej armii, a tutaj właśnie ścierają się dość duże masy żołnierzy. Być może rzeczywiście dr do, Bartosiak ma rację, tego nie neguję, ale właśnie ta, taka jest narracja mniej więcej tej książki. No ale co jeszcze można dodać na plus, to to, że oprócz tej kwestii związanej z armią nowego wzoru, jest cały postulat tego, jak to powinno wszystko wyglądać. I to nie tylko w Polsce, ale też na Ukrainie, że to zwycięstwo ukraińskie nie może być takim perusowym zwycięstwem, że to, że to państwo musi przejść głęboką reformę, bo wiadomo, że przed tą wojną nie wszystko tam działało sprawnie. I z drugiej strony także Polska powinna przejść duże duże zmiany. Zmiany powinny być bardzo głębokie i dotyczyć nie tylko armii, ale też administracji, kwestii związanych z elitami politycznymi, spraw związanych z myśleniem właśnie strategicznym. Także ta wojna ma być impulsem do działania, a armia nowego wzoru tylko emanacją tego, że żyjemy w sprawnym państwie. Tylko trzeba mieć świadomość, że ta książka zostanie bardzo szybko zweryfikowana, gdyż ona dotyczy kwestii, które już niedługo przestaną być aktualne. Tutaj autor do pewien sposób ocenia sytuację wojenną to co już to już się rozegrało a przecież wiemy że nie wszystko wiemy że nie wszystko jest jeszcze wiadomo jeszcze ta mgła wojny jak to się mówi nie opadła i też pewne rzeczy mogą się za nawet kilka miesięcy diametralnie zmienić faktycznie ta wojna zweryfikowała kilku ekspertów jeżeli chodzi o Jacka Bartosiaka to tu jest dosyć ciekawa sytuacja bo część środowiska uważa, że konflikt na Ukrainie potwierdził jego tezy i to, co mówi od kilku lat, a inni uważają, że właśnie doszło do kompromitacji całego tego programu, który tak stara się promować Jacek Bartosiak. Ja już ocenę pozostawiam Państwu. Tu jeszcze może na koniec rozwiejmy te wątpliwości, bo tam przez dużą część książki Pojawia się ten wątek spotkania z Alfą, czyli z, z prezesem Kaczyńskim, jako osobą, która będzie miała decydujący głos w sprawie reformy polskiej, polskiej armii. No i do tego spotkania jednak nie dochodzi. Tam jest, a tamte przyczyny są opisane. No więc, czy można się pokusić, że Jacek Bartosiak przegrał? Że to, ile czasu poświęcił, jakie środki też były przeznaczone. Na stworzenie tej kompletnej wizji, tego modelu, armii nowego wzoru, i ostatecznie on w dużej mierze chyba zostanie jednak na papierze, bo tak jak już wspomniałeś, będziemy budowali armię inną, armię dużą, armię pewnie zaawansowaną technologicznie, ale czy to jest chociaż w pewnej części ta armia, o której mówi Jacek Bartosiak. Wiesz co, no, czy przegrał, czy wygrał, to się okaże za parę miesięcy, może lat, rok, dwa, trzy lata. Na pewno takie projekty, z tego co słyszałem właśnie z tej krytyki związanej z projektem armii Nowego Wzoru, nie są nigdy wprowadzone w 100%. I być może w jakiejś części to się potwierdzi. W każdym razie, co jest ważne w kontekście tej książki, mamy tutaj taki namacalny dowód. Raczej przystępnej formie, napisanej i do ogarnięcia przez człowieka, bo przypomnijmy, że projekt armii Nowego Wzoru, jakby prezentowany, ta prezentacja trwała jakieś horrendalne godziny, co. Co. Da, przeciętnego zjadacza chleba na raz nie było do przełknięcia. A tutaj mamy dosyć przystępnej formie i mamy te poglądy Jacka Bartosiaka dotyczące obecnej sytuacji międzynarodowej skupione w jednej publikacji i szybko się okaże, czy Jacek Bartosiak jest rzeczywiście wybitnym ekspertem, czy właśnie takim jak co niektórzy mówią, hochsztaplerem, który niekoniecznie zna się na tym, co mówi. To się okaże i to, to pozostawiamy czytelnikom, pozostawiamy Państwu, pozostawiamy też sobie, bo to się to, to pokażą nam kolejne miesiące. Dziękujemy za to za wysłuchanie naszego podcastu. Myślę, że ta forma będzie się powtarzała, bo współpraca z wydawnictwem literackim, między innymi, też będzie polegała na tym, że będziemy rozmawiali o książkach, które ukazują się ich nakładem. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia wkrótce.